Maru, dobrze Cię widzieć. Siadaj w końcu. Bardzo przepraszam, miałam problemy w domu. Ej, wszystko z Tobą w porządku? Uczyłam się na ten sprawdzian z fizyki całą noc. I najlepsze jest to, że dalej nic nie pamiętam. Też. Nie wiem, po co Ty się w ogóle tak przejmujesz sprawdzianami u tej baby. Przecież ona już jest stara i nie chce jej się udupiać uczniów. Ale mi tego nie musisz tłumaczyć. Ja to wiem. Spróbuj to wytłumaczyć mojemu staremu. Jak dostanę następną pałę, to tak mnie spierze, że mnie nie poznasz za tydzień. Mam nadzieję, że jakoś to zaliczymy. Bo wiesz co, moi rodzice w sobotę wyjeżdżają i mam wolną chatę. Trzeba to jakoś wykorzystać. Zresztą myślę, że z pomocą skauta na luzie to zaliczysz. Co? Oszalałaś? Czemu niby z pomocą tego simpa? No przecież ten typek ma jakiś szał na twoim punkcie. Jak to dobrze wykorzystasz, to poda ci odpowiedzi jak na tacy. A wiesz, że to jest nawet nie głupie? Normalnie to nawet kijem wstrzyma tego, ale dla dobra ogółu. Maro, widzę, że aż rwiesz się do odpowiedzi na moje pytanie. Ja bardzo chętnie, ale nie usłyszałam. Może mógłby pan powtórzyć? Mógłbym, ale nie widzę w tym bynajmniej sensu. Radzę ci zacząć słuchać, Maro. Twoje oceny w najmniejszym stopniu nie usprawiedliwiają twojego braku uwagi. A teraz proszę bardzo, kto mi napisze na tablicy wzór reakcji wodorku litu z wodą? Tylko spokojnie się nie pozabijajcie między sobą. To jak? Poświęcisz się? No dobra, dobra, Jezu, uspokój się, kobieco. Poproszę go o pomoc. No i super. Ej, Gotti, weź poczekaj chwilę. Co jest? Mam do ciebie pytanie. O co chodzi? Zakochałaś się we mnie, czy co? Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Sorry, ale nie w tym wcieleniu. Dobra, dobra, już nie musisz być taka zgryźliwa. Zresztą, jak chcesz o coś zapytać, to po prostu pytaj. Nie musisz pytać, zanim mnie zapytasz. No okej, miałeś kiedyś takie dziwne wrażenie, jakby coś złego się miało stać? A, takie coś, takie coś. Takie coś, co ja też kiedyś miałam. Ale coś się stało wtedy w końcu, czy nie? Moja ciotka wtedy zmarła. Ej, ale serio? Weź, ja pytam naprawdę. Nie lub sobie ze mnie jaj. No nie, no ciotka to zmarła tak ze 3 lata później, ale wiesz, niesmak pozostał. Powiem tak, pewnie zmartwiłaś się po prostu tym całym sprawdzianem. Cię, pewnie masz rację. Jezu, niech twoi starzy już wjeżdżają. Jak najszybciej, najlepiej, bo ta szkoła mi rwie mózg. Spokojnie, jak tylko ostatnie koło Opla mojego starego opuści miejsce parkingowe, to dzwonię do ciebie. Jezu, nawet nie masz pojęcia, jak się nie mogę doczekać. Ale dobra, ja już będę spadać do siebie. Pewnie i tak ojciec będzie chciał mnie zabić za to, że przyszłam do domu tak późno. Odezwij się wieczorem, dobra? Ustalimy, kogo zapraszamy na imprezę. Jasne, jasne. Odezwę się wieczorem. Pa. Hej! Jestem już! Przepraszam, że tak późno, ale Gotti prosiła, żebym ją odprowadziła i trochę się zagadałyśmy. Ale mam super wiadomość dla was. Sprawdzian poszedł mi całkiem nieźle. Tato, tato, to ty to zrobiłeś? Wina leży tylko i wyłącznie po stronie twojej matki. Co ty jej zrobiłeś? Gdybyś miała ochotę ją uratować, to nie ma już sensu. Nie oddycha od godziny. A jeśli chcesz wiedzieć, co się stało, to zdradziła mnie. I to się już więcej nie powtórzy. Ta szmata zapłaciła za to, co mi zrobiła.
Tylko ty mnie szanujesz. Szanowałam cię, bo mnie do cholery biłeś i się ciebie bałam. I teraz już widzę, że nie bez powodu. Już tak nad nią nie ubolewaj. Wcale nie była taka bezbronna, jak mi się wydaje. Wbiła mi szkło prosto w żebra. Ale jeszcze jest szansa. Zadzwoń po karetkę, Maru. Wiem, że nie dasz mi umrzeć. Maru. Maru. Zadzwonię. Ale po policję. I wiesz co? Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyjesz. Bo chcę zobaczyć, jak cię wsadzają do pierdla. Maru. Maru. Maru, wróć tutaj. Natychmiast. Jestem twoim ojcem. No dobrze. Jakie były twoje relacje z ojcem? Nie najlepsze. Ojciec kiedykolwiek przejawiał agresję wobec ciebie lub twojej matki? Maru, przypominam, że na początku przesłuchania zostałaś pouczona, aby mówić prawdę i tylko prawdę, na co się zgodziłaś. Tak. Był agresywny. I to często. Nieraz bił mnie za słabe oceny w szkole. A matka obrywała przy okazji, bo nie zgadzała się na to. Pasuje panu? Proszę o spokój. Twoje zeznania są nam potrzebne, by ustalić wymiar kary dla twojego ojca. Chyba chcesz, żeby został ukarany tak, jak na to zasługuje. To chyba oczywiste, że chcę. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Czego wam więcej trzeba? I co zmieni, jeśli powiem, jaki był? Otóż jego zeznania nie kryją się do końca z zeznaniami innych świadków. Ale tym zajmie się już prokuratura. W najbliższym czasie zostaniesz skierowana do opiekuna zastępczego. Niedługo po zajściu otrzymaliśmy zgłoszenie od współwłaściciela firmy twojego ojca, który od razu wykazał chęć zaopiekowania się tobą. A co ze szkołą? Spokojnie. Dyrekcja została poinformowana o twojej sytuacji i wszystkie opuszczone godziny zostaną bez problemu usprawiedliwione. Co więcej, jeśli wykażesz taką potrzebę, masz prawo do skontaktowania się z psychologiem. Obejdzie się bez tego. Mimo wszystko nalegam, abyś to przemyślała. Strata obojga rodziców to ogromny ciężar dla tak młodej osoby jak ty. Będę z tobą w kontakcie w razie czego. Wiesz, co mnie najbardziej dziwi? Że nie jestem aż tak załamana, jak myślałam, że będę. I co teraz? Przydzielają mi jakiegoś opiekuna. Podobno prowadził firmę z ojcem. Maru, co czy o to zapytam? Ale chyba odwołujemy tę moją imprezę, co nie? Co? Nie. Nie musimy. Ale Maru, twoi rodzice. Odbędzie się, okej? Okay? O mnie się nie martw. Maru, czekaj! Nie zostawię cię z tym, rozumiesz? Masz mnie. Dzięki, Gotti. Chodź, zaczyna coraz bardziej padać.